Cześć, witajcie piraci w 8 odcinku gry Assassin's Creed 4 Black Flag. Wybaczcie, że oni tutaj coś zaczynają pieprzyć, ale tutaj akurat się skończył odcinek, więc tutaj kontynuujemy. No w ogóle gdzie mamy iść? Od tego zacznijmy. No wiecie, za bardzo nie wiem gdzie mam iść. Dobra, tam mamy już bitwę morską. Znaczy zaraz ją wywołamy, bo mamy teraz zebrać się ładunki metalu. Czyli w tym wypadku musimy splądrować kilka statków. Okej, już się szykujemy do tego. Robimy ostrzał, doskonale. Jeb! O kurde. Ciężko będzie zlikwidować taki statek. Dobra. Padnijcie, dobrze. Dobrze. Kurde, za późno to. I teraz, no, z Folgierza, doskonale. Dobra, nawalaj, doskonale. Dobra, padnijcie. Okej. Teraz padnijcie jeszcze. Kurde, dostaliśmy ich. Co jest? Oni po kilka razy strzelają. Jeb. Kurde, trzeba uważać. Ciekawy jestem, co to za poziom tego statku. I to jest strach nawet pomyśleć. Jest. Dobra. Nawalać. Kurde. Jeszcze jeden dołączył się. O kurde. Dobra, ten możemy już zasabotować. Ale z tym mamy problem jeszcze w dalszym ciągu. Dobra. Sabotujemy. Dobrze. O kurde, co w nas nawalają? Dobrze! Bam! Dobra. Bam! Dobrze. Bam! O, może w tą beczkę strzelimy. Kurde. Może trafimy jeszcze od tego. No, doskonale. No, come on! No i teraz zabój sobie. Dobrze. No, pięknie. Już, poddali się. I tutaj zbierzemy właśnie te ładunki metalu, które nam bardzo pomogą przy misji fabularnej. No co, poddajcie się. Tak, naprawiamy kawkę. Oczywiście. Stanowczo naprawiamy kawkę. Bo no, trochę była już uszkodzona. Okej. Jeszcze mamy do zniszczenia tamten statek, więc mamy jakby problem. No co dzwonicie? No dobra, zaraz wam się oberwę. O, to było dobre. Jest. O, dobrze. To zbytnio nic nie dało. Kurde, kolejne statki. Dobra, do wyeliminowania. Dobra. A, to są zwykłe statki, nie wrogie. Żeby nie było. Jak dostali. Dobra. Do sabotowania, bo to już jest większy statek. No tym lepiej nawet. Okej. Już. Płyniemy tu. Dobra, sabotujemy. Znaczy abordujemy. Abordujemy, dokładnie. Okej. Używamy tego. Jedziemy z nimi totalnie.
kurde, 10 tam jest, to trzeba będzie naprawdę wybić to gówno. Jak to stali? No. Miało być już tak pięknie. Okej. Teraz coś się z nim wiemy. O kurde. O kurde. Tu już trzeba uważać. Ty, zostaw to. O. Tak też dobrze. Można. Kurde. O, to było dobre. Ostatni został. Do wyeliminowania. Pięknie. No, już. Poddać się. Doskonale. Ale o nich nie pozyskujemy metalu. A to dziwne. Może z tego statku znajdziemy coś. O, 65 metalu. I to ja rozumiem. Okej. Dobra. Najlepiej plądrować takie większe statki, bo w nich się znajduje właśnie ten metal. To nawet dobrze, powiem wam szczerze. To już oni śpiewają, a my zaraz im damy nauczkę. Daliśmy im strzał ostrzegawczy. O, proszę. O, już, tak szybko. O, w sumie dobrze, żeśmy tak zniszczyli, bo tam by na pewno nie było metalu. To był jakiś bardzo słaby statek. Naprawdę nie na poziomie pewnie. Dobra. Przeszukane, przepraszam. Wybuchowa beczka. O, tam jest kolejny większy statek. Możemy sobie go splądrować. Tylko jak damy radę oczywiście. Atakujemy bez ostrzeżenia. Okej. Ale bombard. Spróbowałem. Dobra, padnijcie. Dobra, padnijcie, dobrze. Prasować. Atak, dobrze. Jest. Atakować bez ostrzeżenia. Dobrze. Jeb. No, teraz żeśmy spudowali, ale to było dobre. Dobrze. Nie pozbierają się. Trzeba atakować ciągle. Szarża musi być. Okej. Do sabotowania. Dobra. Już. Już mogą się bać. Co? Jeszcze płyną? O, nie. Chyba. Teraz uciekają. Może jeszcze mogą atakować? Nie, no trzeba jeszcze raz im przyłożyć. Tak nie może być. Dobra. Teraz się udało. I możemy przystąpić do abordażu. Okej, tylko tam dopłynąć. I widzę, że tu jeszcze jeden statek się dołączył. Też taki większy. Dobra, abordujemy. Tylko dopłynąć i nic więcej. Okej. I już. Bombardujemy. Tam jeszcze najlepiej strzelić. Ojej, no coś nie trafiliśmy za bardzo. No, dobrze, ciągnijcie, dobrze.
Musi być to jak najbliżej zrobione. Dobra. No ale czemu do wody żeś wpadł? To nie tak miał wyglądać. Dobra. O, dobra, pięknie. No, chodźcie, chodźcie. Dobrze, pięknie. Nacierać, nacierać. O-o. Dobra, to było dobre. Pięknie, doskonale, doskonale, panowie, panowie i panie, jeśli mamy, a nie mamy jedną kobietę pirat, tu nie ma co się obawiać, a wy szyję się poddajcie, bo to już bez znaczenia, przegraliście to, naprawiamy kaweczkę, no, no, Kenway jak zwykle odwalił robotę, o, dostaliśmy osiągnięcie, wszyscy na pokład. Pożegluj na saltki. Dobra. To płyniemy. A, mamy tylko pół kilometra. Tutaj jeszcze kogoś uratujemy. A, tu możemy polować na... Nie, to tak mi się wydaje. Nie, myślałem. Dobra. Oni śpiewają. Co to za mieczyk? Jeśli mogę wiedzieć. Jaki dziwny symbol. Okej. Okay. O kurde. Co to za... O, możemy moździerz użyć. Wow. O kurde. Ale żeśmy teraz pocisnęli. Tylko teraz my będziemy mieli pewnie większy problem. O Boże. Noś mi się wpakowali. Trzeba będzie go wyeliminować. Jak najprędzej. Bo inaczej będzie marnie. A, banał. Jest. Dobra. Kurde. Poddajcie się. Byłoby łatwiej. Jest. Dobra. Zabordujemy ten statek. Dobra. Pięknie, pięknie. Tak trzymać. Okej. Okay. I abordujemy. Dobrze. Wybaczcie, że znowu się pomyliłem. A tak, w ogóle to nagrywam z rana tego asasyna. Żeby mi było przyjemnie na południe. Okej, okay, tam widziałem templariusza. Trzeba dobrze wycelować. Ciągnijcie, ciągnijcie. Dobra, padło. I siadło. To jesteś inni, nie wiem skąd oni. A, to są jacyś bandyci pewnie, albo bandici, nie wiem. Ktokolwiek. Ojeju. Kogoś pomaltretowałem z załogi. A, to nawet nie potrzeba było używać. O. Ja bym się lepiej stąd odsunął. Okej. Okay. Dobra. O, ty. Bij go, dobrze. Jem! Dobrze. O kurde. To są mocne spadki. Okej, okay, udało się, udało się. Kurde. To jest jazda. Dobra. Możecie się już poddać. Mamy znowu metalu trochę. Naprawiamy kaweczkę. O, trochę abordaży było, trzeba przyznać. I szczerze, to mnie nawet pobudziło. Dobra. Teraz trzeba jakoś się zawrócić. O, splądrowaliśmy, dobrze. No okej.
I teraz tam trzeba zażeglować. Przy okazji wykonamy jeszcze misję zabójstwa. Zlecenie. Dobra, płyniemy, panowie. No, ładnie śpiewacie. Tak ma być. Pięknie, pięknie. Dobra, cumujemy, cumujemy. O kurde, ten statek mnie może trochę wypchnąć. Albo i nie. Okej, dobra. Już jest zacumowany. A my możemy biec tam, gdzie trzeba. Sorry, rybaku, nie chciałem, naprawdę. O kurde. Lol. Nie wierzę. Genialni jesteście, Ubisoft, no genialni. Teraz to, żeście przeszli samego siebie. Gratuluję. No. O jednego cywila więcej. Przynajmniej nie zginie. Powiesz, że jesteś takie jak umiejętność pływania. Dobra, rozmawiamy. Aha, to z tutejszymi mieliśmy rozmawiać. Ale z nim też porozmawiamy. Może coś możemy ulepszyć. Jakieś ulepszenie. O, działa burtowe. A ulepszymy, czemu by nie. Coś jeszcze? Coś jeszcze, może jeszcze raz możemy? Nie. Musiałbym trochę naprawdę wydać. Sprawdzam, czy coś jeszcze mogę tak ulepszyć, ale widzę, że niezbyt. Sorki. Galion kawki. A damy sobie ten galion. Amunicja. Ciężkie kule. Nie, nawet nie potrzeba. Nie? Chwileczkę. Kupimy sobie jeszcze jedną kulę moździerzową. Lol, nie mogę. Jaki bezsens. Możemy coś chyba sprzedać. Towary łowieckie. Kości. Nie wiem. Ja bym to zostawił, bo to przydaje się do naprawy statku. Dobra, upgrade. Chciałem powiedzieć już Aquili. Jackdoła. Bardzo dobrze. No i dobra, i tak ma być. Teraz biegniemy tam. Może sobie jeszcze wykonamy, wiecie, punkt widokowy. Dobra, tu sobie jeszcze wykonamy jakiś punkt synchronizacyjny. Jep. Dobra. No, pięknie, Edzio. Co tak warczy? Spokojnie, spokojnie. A, to pewnie jakieś papugi. Założę się. No, spokojnie, spokojnie. Nie marudzić, nie marudzić. Okej. Pięknie, pięknie. I już tu. Będziemy teraz synchronizować. A jak uda nam się zsynchronizować, to raczej to jest możliwe na 100%, no to wykonamy sobie jakieś parę misji, nim zaczniemy robić misję w dalszym ciągu. Wow, to był wyskok, trzeba przyznać. Dobra, teraz porozmawiamy z tamtejszym oficerem. O, można go przekupić za 200. No. You're a wonder, Kenway. You've a knack for this kind of work. It ain't work if you love it. Touch. But I ain't doing this forever, lads. Only until I get enough coin to buy some land and influence back home. Jesus, will you listen to your tripe? Still dreaming on about that strumpet back in England when you could have anybody you wanted here and now. Ah, such lofty goals for you gents. And here I thought I was in the company of scoundrels. Yeah, napił się. Fine purchase today.
What's the crew's mood? All smiles and no teeth. And there's a few talking about meeting with Master Kid to steal from a nearby plantation. Plantation? That's ambitious. Profitable too, if we can manage it. Aye. It's a good idea. Okej. Okay. O, misja zakończona. Zrobiliśmy coś? Oczywiście. Misję oceniam na 5. Oczywiście mi się podobało, no bo jeszcze przy okazji sobie plądrowałem inne statki. Nie, puść ser, puść. Puść. Może jeszcze coś wykonamy. O, kolejny kłod do Animusa. Ale nie będziemy się bawić tymi kodami, bo to one po prostu psują save. No nie tyle psują, co potem to się jakoś będzie. A, czyli teraz możemy niwelować rozgłosy, jak to było zawsze w przypadku AC3 i pozostałych części, z wyjątkiem jedynki. Dobra, my sobie tutaj trochę, wiecie, pobawimy się. O Boże, kto tak śpiewa? Masakra, masakra. Powiem szczerze. Aha, czyli ten X, te dwa miecze, to jest przekupstwo, dobra. Będę wiedzieć. O, tu możemy porozmawiać. Yo. Yo. His. A, chcesz się ze mną bić? Dobra, to się pobijemy. O, proszę, sprowadziłeś towarzystwo. No, come on. Jaką Edward zrobił? O kurde. Jep. Nie dam się. Padajcie. Okej. A, czyli teraz odblokowaliśmy tabernę. A może sobie tak was przeszukam. To ci ludzie mogliby się stąd odsunąć, szczerze mówiąc. Sprawdzam, czy nie mają ammo. Okej. A ten też nie ma? A, to można z nim grać. Ale szczerze nie chcę mi się grać w warcaby, bo to jest nudne raczej. Tak przynajmniej mnie się wydaje. Dobra. O, teraz możemy zdobyć jakieś informacje za 200. Co to jest chyba raczej przydatne. Aha, wiem co żeś tam powiedział. Ale to nie teraz. I co? Mianowicie konwój morski. Ale gdzie to jest dokładnie? Aha, to coś płynie, dobra. Jesteśmy na suchej tortudze. A konwój niech sobie płynie. Czekaj, tu mamy? Kurde. Tu gdzieś jest skrzynia. Dobrze się skąpiła ta skrzynka. Dobra, dobra. A tam kolejna skrzynka. Pozbieramy trochę, no przyda nam się. Co? Lol. Gdzie ta skrzynia jest? A to dziwne. To tam jeszcze sobie zbierzemy jedną. Ogólnie takie mniejsze tereny to są, ale też można je po prostu zlutować do końca, żeby zdobyć jakieś osobne itemy. Złoto, cokolwiek. Dobra, tu mamy zlecenie zabójstwa, które sobie wykonam jak najbardziej jeszcze. Ciemny interes. Zaufany człowiek potężnego handlarza niewolnikami zmierza ponoć na plantację Mantanzas, gdzie chce ubić jakiś podejrzany interes. Odszukaj cel i zabij go. Przyjmuję, oczywiście. No, ptaszki ćwierkają, Edward się cieszy, idzie na zlecenie i każdego sprzeniewierzy. Wiem, to jest kiepski rym, ale taki sobie wymyśliłem. Aha, czyli będzie trzeba kapką płynąć. To
nie ma sprawy. Dobra, skończcie to wasze trollolowanie. Dobra, sobie skaczemy do wody. I najlepiej jakbyśmy już to szybko zrobili. Okej. Okay. O, wespniemy się tak jak tamten człowiek, który go zepchnąłem przez przypadek. Tutaj szczerze to nie musiałem używać tego, bo to niedaleko mam do kawki. Jep. Dobra, jestem. No. Możemy teraz płynąć tam. Dobra, cały czas zrób skręt. Nigdzie nie stuknij lepiej. A teraz przyspieszamy. Dobra. Dopłyniemy tam. Zrobimy tą misję i skończymy odcinek. Żeby znowu nie trwał ponad pół godziny. Proszę bardzo. Ło, tam to już nawet widzę, że się bombardują nawzajem. What the hell? Co się stało? Okej, okay, dobra. To było już dziwne. O, tu możemy jeszcze kogoś uratować. Zwolnimy trochę. Kogoś tu uratujemy. No, szybciej, dobra. Uratowany. Mamy jednego więcej w naszej załodze. I widzę, że nas zaatakują. Aha, dobra. Możemy przystąpić do abordażu. Więc zrobimy sobie to. Nie ma sprawy. Tylko szybko i sprawnie to trzeba zrobić. A, to już możemy swój cel odszukać, ale najpierw abordaż. Okej, dobrze. Pięknie, pięknie. Już, używam działka. No, używaj to. Kurde, co ty robisz, jakby. Jeb. Jeb. Okej, coś wybuchło. To znaczy, że dobrze. No, zapraszam. Jeb. Jeb. Okej, poszło. O tak. Jeb. Jeb. No. Miało być szybko, było szybko. No, dobrze. A teraz dawajcie wszystkie zapasy, jakie macie. Dziękuję. Dziękuję. Hiszpanki. Okej. Okay. Mamy tu jakieś... O, możemy zmniejszyć poziom rozgłosu. A to zmniejszymy, bo kawka jest cała i zdrowa. No, no. Join us or die. Aha, czyli niektórzy... Templariusze Hiszpanie mogą do nas dołączyć. Dobre. Szczerze mówiąc, to nawet lepsze rozwiązanie. Dobra, teraz mamy, wiecie, zlecenie zabójstwa. Ale coś czuję, że mogą jeszcze nas zaatakować. Więc wolałbym uniknąć konfliktu. Dobra. Spokojnie. Jaki konwój? Dobra, a ten konwój. Miło mi, miło mi. Atakujemy go? Czy co? No chyba tak. O kurde. No to już mamy przerąbane. Kurde, co żem uczynił? Ja bym wolał się wycofać stamtąd, bo jeszcze możemy zginąć. Kurde. Dobra.
Kurde, ale żem błąd popełnił, szczerze mówiąc. Wybaczcie. Dobra. Jedziemy tutaj. O, dobra, teraz trzeba zabić swój cel. Kurde. Jeszcze nas zaraz nas zmasakrują, jak z tym nic nie zrobimy. Dobra, udało się. Teraz chodzi o to, że musimy wykonać to zlecenie. A w tym problem, że oni mają nad nami przewagę. A, on zaraz nam ucieknie. No zajebiście. Normalnie. Nie wierzę. Dobra, uciekamy im. Kurde. Nie da się przyspieszyć bardziej. To gówniana sytuacja. Z tego będzie. Dobra. Trzeba dogonić typa. Przynajmniej tak jak chcę. Bo nie wiem jak z inną sytuacją. Kurde, jak nie dorwę go, to będzie kapowo. Okej, ratujemy tam kogoś. Nic nie wypadło. Nie wydropiło się. Dobra. Tutaj podłożył nam beczki wybuchowe. Kurde, sprytne, sprytne. A, tam popłynął. Sprytnie. Ale nie ze mną takie numery, człowieku. Więc zaraz zginiesz, spokojnie. Bez obaw. Statek się tu regeneruje. Zwolnimy już. O kurde. Wow. No czemu to nie ginie? Chwileczkę. Czekaj, ja mam naprawdę zarąbisty pomysł. Dobra, ja bym tu się zatrzymał. Czemu? Jakie to jest gówniane? No super. Dobra. Poddaj się. Dobra. Już po tobie. Teraz wystarczy, że po prostu w niego namierzę. Czemu to nie ginie? Czemu ten osobnik nie chce zginąć? Kurde. Nie wierzę. O, jeszcze rąbnąłem. Super. A, będę musiał uniknąć tego konfliktu, bo inaczej po prostu nie dadzą nam spokoju. To chwileczkę. To my sobie zrobimy 360. My ich tu po prostu zgubimy. Okej, myślę, że już. Jeszcze? Nie no, to co ja mam robić, jak jestem w konflikcie? A o to chodzi pewnie. Nie? No tak, bo tamten statek nam tu przeszkadza. Dobra, tego zaraz zlikwidujemy. Dobra, to najpierw tam dopłyniemy i zlikwidujemy to zagrożenie, jeśli nam się uda. A potem zajmiemy się tym oto celem. Aha, super. Kurde, czemu ty zawracasz? O-oł. Nie. Jakie to było głupie. Dobra, wiecie co? Zakończymy już odcinek. Tym śpiewem dziękuję wam bardzo za obejrzenie 8. odcinka z Assassin's Creed'a.
Black Flag, 4 oczywiście. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, cześć!